Witam Was kochani w kolejnym odcinku Studio Marcos Vlog, ja jestem Marcos. A jak tytuł głosi, wziąłem udział w tegorocznej edycji konkursu 51 sekund w kulturze. Ale zanim zacznę, po prostu zobaczcie jeszcze, jak wyglądał mój film konkursowy. Za brak kultury. Załóż maskę i nie zarażaj wirusem innych. No, lepiej? Lepiej. No i teraz możemy na spokojnie przejść do rzeczy. 51 sekund w kulturze to konkurs, gdzie trzeba dowolną techniką filmową bądź animacją opowiedzieć, czym jest dla ciebie kultura i jak ją postrzegasz. Na pozór niby prosty temat, ale no właśnie, w tegorocznej edycji wzięło udział aż 58 osób, z czego 24 filmy dostały się do finału, między innymi mój, z czego się cieszę. Żeby było ciekawiej, niech pojawią się teraz przebitki, a ja dalej będę kontynuował. Mój film troszkę nawiązuje do dzisiejszego problemu w sposób karykaturalny, ale i troszkę do kultury osobistej. Świat jest w opłakanym stanie, ludzkość jest praktycznie na wymarciu, po kuli ziemskiej poruszają się jedynie zombie spragnione ludzkiego mięsa. Nagle widzimy biegnącego chłopaka, który przed czymś ucieka. Łatwo się można oczywiście domyślić przed czym. No właśnie przed zombie. Tego chłopaka zagrał Radosław Chruściński, który również gra u nas jedną z głównych ról w moim autorskim filmie Ultimate Boy 2. Zaś Aaron Gerding zagrał żywego trupa. Wiecie, ile tutaj było zabawy? Najpierw skorzystaliśmy z kleju wikolowego do drewna. Nakładaliśmy warstwa po warstwie na twarz Arona i suszyliśmy suszarką. Następnie rozszarpywaliśmy te warstwy i miało to gdzieś tam imitować tą uszkodzoną skórę. Użyliśmy kilku kosmetyków, na przykład cieni do powiek, a następnie farbek plakatowych. Na jednym z portali również zakupiło się tak jakby wbite dłuto w twarz i przykleiliśmy to Aaronowi do czoła. Następnie użyliśmy zwykłej waty jako mięsa, które miało sugerować uszkodzoną twarz zombie. Wiecie, o co tam chodzi. Całość znów pomalowaliśmy farbkami i udaliśmy się na plan filmowy, który swoją drogą odbył się na środku chodnika obok dwóch cmentarzy. O ironio. Tego dnia było cholernie zimno, uwierzcie mi na słowo. Aaron jeszcze wtedy nie wziął kurtki. To już był któryś tam dzień października. Za ten czas rozstawiliśmy jeszcze światła, dwa razy jęknęło, 360 RGB, jedną 600 RGB też odjęknęło, a dźwiękowiec nie mógł się zjawić tam z powodu spraw prywatnych.
Więc zastosowaliśmy tutaj statyw, taki wysoki statyw z takim uchwytem specjalnym, czyli boom holderem. Do tego jeszcze boom właśnie doszedł, czyli ta tyczka. Na tyczce był zamontowany mikrofon NTG4 Plus od Rode'a, a ten mikrofon dodatkowo jeszcze znajdował się w takiej specjalnej osłonie przeciwwiecznej, czyli tak zwanym blimpie, również od Rode'a. Swoją drogą polecam, bo naprawdę zmieniło to komfort naszej pracy na planach. Arona polaliśmy krwią, również trochę miał w jamie ustnej, wiecie, tak żeby nadać takiego obrzydliwego efektu. Do tego doszły rekwizyty, czyli ucięta ręka, broń, maseczka nawiązująca, sami wiecie do czego zresztą. Starsi ludzie po prostu omijali nas szerokim łukiem, przechodząc na drugą stronę gdzieś tam chodnika ulicy. Wśród młodszych również nie brakowało bojących się osób, ale tych ciekawskich, które robiły z nami sobie zdjęcia, filmiki na Insta, pytały się, co jest 5. W każdym razie lubię to uczucie, gdy takie rzeczy dzieją się gdzieś tam u mnie na planach filmowych, bo to jest fajne uczucie. No ale tak, kilka dni później gdzieś tam musieliśmy z Radziem dograć kolejne dźwięki, takie wiecie, szeleszczącej kurtki, jakieś tam powiedzmy kroki. No niestety nie udało się tego zgarnąć, że tak powiem, tej samej nocy, co nagrywaliśmy no te wszystkie nasze główne ujęcia. No i tak, przyszedł czas na konkurs. Jak wspomniałem na początku, nasz film dotarł do finału, z czego bardzo się ucieszyłem, ale niestety nie wygraliśmy. Troszkę szkoda, ale myślę, że przyszły rok jest nasz. Was również też zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie, bo jest to konkurs ogólnopolski. Nagrody są pieniężne, więc zawsze możecie kasę przeznaczyć, nie wiem, na dodatkowy sprzęt. A na pewno Wam się przyda. Troszeczkę się rozgadałem, więc odpowiedzcie mi w komentarzach na pytanie, czy bierzecie udział w podobnych gdzieś tam konkursach, w jakichś festiwalach może. Jeśli tak, to w jakich? Pamiętajcie również zostawić łapkę w górę, suba, żeby być na bieżąco. I no i co? Trzymajcie się i zapraszam Was do obejrzenia reszty odcinków.